Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Pawła Pieniążka zatytułowanej Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji. Czyta Bartosz Głogowski. Odkąd byłam dzieckiem, jedyna myśl, jaka przychodziła mi do głowy w związku z apokalipsą, katastrofą czy wojną, to taże brak mi instynktu przetrwania, czy też jakiegokolwiek silnego pragnienia przeżycia, zwłaszcza gdybym na końcu została sama. Z. Smith tłumaczenie K. Janusik W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę. Albert Camus tłumaczenie J. Guze. Wstęp. Wystarczy spojrzeć Juli w oczy, by zrozumieć, że stało się coś strasznego. Są szkliste i zieją pustką. Trwa ewakuacja ludności cywilnej z Donbasu we wschodniej Ukrainie, gdzie wojna sięje spustoszenie od ośmiu lat. Teraz jednak wyjątkowo brutalnie. W tym regionie pociągi docierały już tylko do Kramatorska, tymczasowej stolicy obwodu Donieckiego. Przed rosyjską inwazją mieszkało tam 150 tysięcy osób. Julia, 34-letnia wykładowczyni informatyki i geek z turystycznym plecakiem, chciała pomóc ludziom zmuszonym do nagłego opuszczenia swoich domów. W całej Ukrainie nastąpiło wzmożenie aktywności społecznej, choć akurat w Donbasie, mniejsze niż gdzie indziej. Działały rzesze wolontariuszy. Rozdawano jedzenie i leki, wywożono ludzi z ostrzeliwanych terenów, sprowadzano samochody, remontowano je, załatwiono ekwipunek dla żołnierzy lub przygotowywano go samodzielnie. Nawet na dworcu, z lotu ptaka przypominającego rozciągniętą wielką literę H, nie brakowało ludzi niosących pomoc udzielali instrukcji i pilnowali porządku. To dzięki nim w zielonym namiocie można było otrzymać ciepły posiłek i napój oraz ogrzać się, bo choć kwietniowe słońce przyjemnie otulało promieniami, to kilka godzin przebywania na ulicy przyprawiało o gęsią skórkę. Wśród uciekających znajdowały się kobiety, dzieci, a także osoby starsze, dla których był to ogromny wysiłek. By dotrzeć do Kramatorska pokonywali czasami ponad 100 kilometrów z przesiadkami. Niektórzy wyjeżdżali z ostrzeliwanych miejscowości, a czekanie na autobus mogło skończyć się tragicznie. W kramatorsku jednak wydawali się już bezpieczni. Julia zmierza w stronę Zielonego Namiotu. Rozpoczyna się właśnie pierwszy dzień jej pracy na dworcu. Ciągle w coś się angażowała, ale wszyscy po kolei wyjeżdżali, więc trudno było zaczepić się gdzieś na dłużej. Miasto, nękane ostrzałami, szybko pustoszało. Władze od wielu tygodni wzywały do opuszczenia Donbasu wszystkich, którzy nie byli wolontariuszami lub nie obsługiwali infrastruktury krytycznej. Miało to ułatwić pracę armii, bo front zbliżał się do Kramatorska. Julia chce działać i nie zamierza wyjeżdżać. Musi więc znaleźć się w którejś z wymienionych grup, by nie być obciążeniem. Przez chwilę rozmawia z wolontariuszami, którzy początkowo myślą, że zależy jej na przepchnięciu się na peron bez kolejki. Mówi, że chce im pomóc, przepuszczają ją. Robi kilka kroków, nagle jej telefon wibruje. W silnym słońcu nie może niczego zobaczyć na wyświetlaczu taniego smartfona. Staje w kącie, osłonięta murami. Nareszcie odczytuje wiadomość. Dziennikarz, którego poznała w pierwszych dniach wojny, pyta skąd odjeżdżają autobusy ewakuacyjne. Julia słabo zna angielski. Zanim zrozumie o co mu chodziło, a następnie odpisze, że nie ma pojęcia, mija dobrych kilka minut. Gdyby nie ta wiadomość, byłaby już pewnie w namiocie i zakładała jasną kamizelkę noszoną przez wolontariuszy. Nagle rozlega się wybuch, przeraźliwie głośny. Julia właśnie wtedy na własnej skórze przekonuje się, że gdy nadlatuje rakieta, nie słychać jej. Dlatego zdaje się jej, jakby ktoś strzelał z bardzo bliska, na przykład z drugiej strony placu dworcowego. Biegnie ku wejściu na dworzec. Dopiero później uświadamia sobie, że zrobiła głupio, powinna była zostać na miejscu i rzucić się na ziemię. Nad dworcem rozrywają się dwie niemal pięciusetkilowe głowice kasetowe, rozpadając się na mniejsze ładunki, które następnie sieją spustoszenie. Wybuchają nie zawsze w tym samym momencie, powodując wrażenie, jakby rozstępowała się ziemia. Kątem oka Julia widzi błyski, dym, zielony namiot, który wala się po ziemi, a wszystko poszarzałe od dymu i pyłu. Nie wie, co robi, nogi same ją prowadzą. Przez szklane drzwi dworcowe dostrzega tłum, wie, że nie zmieści się w środku. Obok klęczy kilka osób, chowając się za ścianą. Pochylona, Opiera się na kolanie wraz z nimi. Nagle wybuch rozlega się z drugiej strony. Julia czuje jak na jej plecy sypie się tynk, zapewne skruszony przez lecące odłamki. Odczuwa strach, nie wiedząc już jak się chronić. Gdy eksplozje ustają, zastępują je wrzaski pełne bólu i cierpienia. Na parkingu przed wejściem zajmuje się ogniem jeden samochód, a zaraz potem zaczynają płonąć kolejne. Julia odbiega od nich w obawie, że wybuchną. W otępieniu rusza co tchu w stronę najbliższego schronu, odwraca się i widzi mężczyznę niosącego ranną dziewczynkę. Pyta, czy nie potrzebuje pomocy. Już po chwili niosą małą razem, a następnie kładą ją na ławkę. Mężczyzna podnosi bluzę dziecka. Ma posieczone ciało, odłamek w szyi, ale nie krwawi. Żadna z arterii nie wygląda na uszkodzoną. Julia widzi radiowóz. Zagradza mu drogę i kieruje funkcjonariuszy do dziewczynki, którzy udzielają jej pierwszej pomocy. Coś pcha Julię w stronę dworca, nie jest pewna co chyba ciekawość. Chce zobaczyć, co przeżyła i co mogło się z nią stać. Słyszy krzyki i choć pragnie jakoś pomóc, nie może wiele zrobić. W plecaku ma jeden bandaż elastyczny. Opada dym, i widok wprawia ją w osłupienie. Nie spodziewała się, że taki wybuch nie tylko odrywa kończyny od korpusu, ale też po prostu rozrywa całe ciało na kawałki. Ludzkie mięso, organy, fragmenty czaszek walają się wokół dworca między rozrzuconymi walizkami, torbami, plecakami i maskotkami. Leżą ciała, komuś odłamek wystaje z twarzy. W jednym miejscu kałuża krwi jest tak duża, że nie daje się jej obejść. Julia musi więc w niej brodzić, by dostać się na drugą stronę. Ciężko rannym nie potrafi pomóc, ale już zajmują się nimi medycy, choć przydałoby się ich więcej. Nabuzowana adrenaliną i zszokowana Julia wyprowadza tych, którzy mogą chodzić. Zbliża się do jednego ze schronów, ale ktoś z kościoła protestanckiego krzyczy, by szli tutaj, bo w świątyni jest bezpieczna piwnica. Julia przyprowadza starszą kobietę. Mężczyznę na wózku z zakrwawionymi nogami, robi trzeci kurs. Podchodzi do starszej kobiety na ławce. Czy może pani iść? Pyta Julia. Coś mnie noga boli, odpowiada kobieta na ławce. Proszę ją pokazać. Julia patrzy na nią, dotyka, noga jest cała. Dopiero gdy informatyczka podjeżdża ręką w okolice brzucha, natrafia na wypukłość, której nie zauważyła. Podciąga lekko bluzkę kobiety, a tam. Jelita wychodzą na zewnątrz. Przerażona woła na pomoc medyków. Podchodzi bliżej do dworca. Stoi tam kobieta, wygląda na zupełnie otępiałą. Wokół niej leży wiele toreb. Może iść sama. Julia bierze jej bagaż. Pyta, czy był z nią ktoś jeszcze. Syn, ale zginął. Odpowiada Ukrainka zupełnie bez emocji. Julia przekonuje ją, by poszła ukryć się w kościele, bo wciąż istnieje zagrożenie, że Spadną kolejne rakiety. Wraca na dworzec. Tam nie ma już prawie nikogo. Tylko lubow, przyklejona do ciała córki. Dziecko nie ma połowy twarzy, a na miejscu oka sterczy odłamek pocisku. Kilkadziesiąt metrów dalej leży korpus rakiety wystrzelonej z systemu toczka U z napisem Za dzieci. To powtarzające się hasło informuje o tym, że to zemsta Rosjan za ostrzeliwanie przez Ukraińców miast kontrolowanych przez nieuznawane republiki. W rezultacie ostrzału zginęło 61 osób, w tym siedmioro dzieci, a 121 zostało rannych. Julia błaga lubow, całą we krwi córki, by ta poszła do kościoła i się ukryła. Wreszcie ją przekonuje, bierze jej rzeczy. Tamta trzyma kota. Lubow nie płacze, nie przejawia żadnych emocji. Wydaje się, że nic do niej nie dociera. Nagle zatrzymuje się pośrodku drogi. Mam paszport córki, krzyczy. I co mam z nim zrobić? pyta Julia. Przecież muszą ją rozpoznać. Julia obiecuje jej pomóc, gdy tylko ją odprowadzi. Wraca z paszportem, wie gdzie było ciało i jak wyglądało, jednak już go tam nie ma. Służba zbierająca zwłoki gdzieś je zabrała. Julia trzyma Lubow pod rękę. Chodzą tak, próbując się dowiedzieć, gdzie znajdą zabitych. Dużo do niej mówi, aż wreszcie udaje się im nawiązać kontakt. Druga córka Lubow, znajdująca się w winnicy, namawiała matkę na ewakuację. Są z Bachmutu, gdzie sytuacja w kolejnych tygodniach miała znacząco się pogorszyć. W końcu policjant informuje, że rozpoznanie zwłok odbędzie się następnego dnia. Podaje też adres placówki medycznej, w której należy się stawić. Julia odprowadza Lubow do kościoła, zostawia numer telefonu, oferuje pomoc kolejnego dnia i nocleg, jeśli w piwnicy byłoby jej niewygodnie, oraz prosi, by Lubow zwracała się do niej w razie potrzeby. Po tym, co zobaczyła, jest gotowa rozerwać na strzępy pierwszego Rosjanina, który by się napatoczył. Długo nie może się uspokoić. Udaje się to dopiero, gdy wraca do domu. Czekają tam ojciec i dziadek. Matka niedawno wyjechała, bo nie była w stanie wytrzymać ciągłego stresu, a po tym jak się dowiedziała o rosyjskich zbrodniach na Kijowszczyźnie, spakowała się i wyruszyła z Kramatorska. Julia tydzień temu uważyła piwo, bo wprowadzono prohibicję. Powinno leżakować jeszcze dwa tygodnie, ale ona nie chce czekać. Dzisiaj są moje urodziny. Mówi otwierając butelki. Podaje je ojcu i dziadkowi, a następnie opowiada im całą historię. Durna jesteś, stwierdza ojciec. Na szczęście nie wie, że w jej głowie już wcześniej narodził się pewien plan. 24 lutego, gdy Rosja rozpoczęła zmasowany atak na Ukrainę, od razu zadzwoniła do komisji poborowej, by zapisać się do obrony terytorialnej. W słuchawce usłyszała: "Odzwonimy, gdy będzie pani potrzebna". Nigdy nikt się nie odezwał. Po ataku na dworzec w Kramatorsku postanowiła spróbować jeszcze raz. Tym razem nie dzwoniła przyszła do komisji poborowej i złożyła wniosek o przyjęcie. Jakkolwiek banalnie to zabrzmi, chciała pomóc swojej ojczyźnie w potrzebie, a przy tym mieć powód, by zostać w domu. Julia była jedną z wielu zaangażowanych osób, których z dnia na dzień pojawiało się coraz więcej. Zgodnie z badaniami opinii publicznej z sierpnia 2022 roku co piąty respondent deklarował, że służył w którejś ze służb mundurowych. Niemal czterech na dziesięciu miało działać w ruchu wolontariackim, a odpowiednio 81 i 60% przekazywało pieniądze na armię i pomoc humanitarną. To właśnie dzięki ludzkiej chęci działania. I potrzebie użyteczności, jedna z największych armii na świecie ugrzęzła, nie osiągając swoich zamierzonych celów. Rosyjski atak na Ukrainę, który rozpoczął się w lutym 2022 roku, jest bezprecedensowy, nie tylko dlatego, że zainicjował pierwszy od zakończenia II wojny światowej konflikt zbrojny na terytorium Europy, mogący nieodwracalnie zmienić panujący porządek międzynarodowy. Cechuje go jeszcze coś, prawdopodobnie największe w historii współczesnej zaangażowanie zaatakowanego społeczeństwa. Ukraińcy masowo i dobrowolnie szli na front, ale także powszechnie angażowali się w opór obywatelski. Dla żołnierzy i cywilów zbierali pieniądze, organizowali pomoc, aby bronić swoich miejscowości, budowali barykady, przygotowywali koktajle Mołotowa i spawali jeże przeciwczołgowe. Czasami po prostu przynosili herbatę na posterunek wojskowy, angażowali się tak, jak potrafili niektórzy czyniąc rzeczy heroiczne, inni drobne wszystkie miały znaczenie. Oporowi zazwyczaj towarzyszy odwaga. Wolontariusze wjeżdżali do stref ostrzałów, by dostarczać jedzenie, leki czy niezbędny ekwipunek. Nawet ci, którzy nie mogli pochwalić się żelaznymi nerwami, pomagali, choć z daleka. To oni wysyłali samochody pełne produktów pierwszej potrzeby, które wolontariusze rozdawali na miejscu walki. Inni najzwyczajniej w świecie kontynuowali pracę, by mieć za co przelewać środki na potrzeby cywilów i armii. Ukraińcy zachowywali się, jakby na dobre przyswoili sobie dwudziestą zasadę z otyrani tego Snydera bądź tak odważny, jak potrafisz. Jeżeli nikt z nas nie będzie gotowy zginąć za wolność, wszyscy umrzemy w tyranii. W pierwszych godzinach ataku sytuacja wydawała się zła, jeśli nie beznadziejna. Jednak Ukraińcy nie mieli zamiaru się poddawać. Opór i wiara w zwycięstwo zjednoczyły kraj jak nic wcześniej w jego dziejach. Niezależnie od tego, jak wysoka będzie cena, którą ostatecznie zapłaci Ukraina, jej mieszkańcy nigdy już nie będą tacy sami. Książka jest owocem mojej pracy w Ukrainie od stycznia do września 2022 roku. W tym czasie relacjonowałem te wydarzenia dla Tygodnika Powszechnego. Czytelnicy Tygodnika odnajdą w niej niektóre z moich korespondencji. Część materiału napisałem na nowo. Część pierwsza Rozdarcie dzień przed. W ostatnich tygodniach Kateryna Perewerzewa chodziła niemal na wszystkie imprezy. Wojną straszono od czterech miesięcy. Mijały daty rzekomo pewnej agresji, i wszyscy uczyli się życia w nieustannym poczuciu zagrożenia. Prawdopodobnie brak konkretnej daty był najbardziej wyczerpujący, bo codziennie musieli się szykować, że dojdzie do tego następnego dnia. Przynajmniej tak patrzyła na to Kateryna. I dlatego każde wyjście traktowała niemal jak obowiązek, by nie przegapić tego ostatniego. Najbardziej zmotywowani uczyli się, jak przetrwać czas walk toczących się w mieście, przechodzili przyspieszone kursy z medycyny taktycznej, robili zapasy i szykowali plecaki ewakuacyjne. Choć wizualnie niewiele się zmieniło, poza tym, że zwiększyła się liczba patriotycznych plakatów, naklejek i niebiesko-żółtej symboliki w mieście, Napięcie czuło się na każdym kroku, jakby jego drobinki wisiały w powietrzu. Jak przed ośmioma laty, gdy Rosja po raz pierwszy wtargnęła na terytorium Ukrainy, o wojnie rozmawiali wszyscy. Dzielili się na tych, którzy mówili, że nadciąga nieuchronnie, i na szybko topniejącą frakcję wierzących, że nic się nie wydarzy. Kateryna zaliczała się do tych pierwszych. Tego dnia miała na sobie za duży fioletowy płaszcz, a na plecy luźno zarzuciła plecak. Spod krótko przystrzyżonych włosów patrzyły bystre oczy 27 latki, pod którymi Kateryna wytatuowała sobie kropki. Wieczorem udała się na koncert jazzowy. Z przyjaciółmi wsłuchiwali się w melancholijne dźwięki. Gdy muzyka ustała, a ulice rozświetlały już tylko światła latarni, zaczęli zbierać się do domu. Mieszkająca obok przyjaciółka zachęcała, by jeszcze wpadli do niej na posiadówkę. Kateryna czuła się zmęczona, podobnie reszta, więc początkowo wszyscy pokręcili głowami. Wreszcie ktoś z przyjaciół rzucił: A jak jutro rozpocznie się wojna, lepiej chodźmy. Spędzili przyjemnie czas. Jeden grał na gitarze, drugi siedział bez trosko na szafie, a reszta prowadziła ożywioną dyskusję. Koło drugiej Kateryna przytuliła przyjaciół na pożegnanie i pojechała na elektrycznej hulajnodze do domu, gdzie czekała stęskniona biała suka Era. Dziewczyna wysłuchała jeszcze orędzia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, opublikowanego niedługo przed jej wyjściem do domu. Zaledwie trzy lata wcześniej komika, aktora i polityka bez doświadczenia, który w oczach Ukraińców zamieniał się właśnie w męża stanu. Zwrócił się nie tylko do Ukraińców, ale także do Rosjan. Dzisiaj inicjowałem rozmowę z prezydentem Federacji Rosyjskiej, rezultat: cisza. Choć cisza powinna być w Donbasie. Dlatego chciałbym się zwrócić do wszystkich obywateli Rosji nie jako prezydent, ale zwracam się do obywateli Rosji jako obywatel Ukrainy. Nas oddziela ponad 2000 tysiące kilometrów wspólnej granicy. Wzdłuż niej stoją wasze wojska, niemal 200 tysięcy żołnierzy, tysiące maszyn bojowych. Wasze władze zezwoliły na ich krok do przodu na terytorium innego kraju. Ten krok może stać się początkiem wielkiej wojny na kontynencie europejskim. O tym, że może do tego dojść, z dnia na dzień mówi cały świat. Przyczyna może się pojawić w każdej chwili. To każda prowokacja, każda iskra, iskra, która może spalić wszystko. Mówią wam, że ten płomień przyniesie wyzwolenie narodu Ukrainy, ale ukraiński naród jest wolny. Pamięta o swojej przeszłości i sam buduje swoją przyszłość. Buduje, a nie niszczy. Prezydent wyglądał, jakby miał się zaraz rozpłakać, a przecież przez cały czas zapewniał, że do niczego nie dojdzie. Z jakiegoś powodu nocne orędzie Zełenskiego uspokoiło Katerynę. Pomyślała, nie będzie żadnej wojny. Już miała zasnąć, ale postanowiła jeszcze zajrzeć na Twittera, który jest najgorszym miejscem do zaglądania, jeśli chcesz się uspokoić. Jej znajomy pisał, że nie chce wszczynać paniki, ale na drogach od strony Biełgorodu widać wzmożony ruch. Pierdol się paranoiku! Pomyślała Kateryna i zasnęła przytulona do psa. Na szafce obok łóżka leżały blistry psychotropów, po które Kateryna sięgała od jakiegoś czasu. Odkąd. Ukrainie zaczął grozić kolejny atak ze strony Rosji, lęk stał się nieodłączny. Nie mogła znieść panującego napięcia, nie chciała przechodzić przez to wszystko jeszcze raz. Osiem lat temu była spokojna, gdy dramat rozgrywał się na jej oczach. Wówczas mieszkała w milionowym Doniecku, stolicy obwodu Donieckiego i historycznego regionu Donbasu. Skorumpowane elity, które rządziły wówczas krajem, inwestowały w miasto dużo pieniędzy. Widać to było gołym okiem, na szerokich, zadbanych ulicach i wśród drzew, równo posadzonych w parkach. Na otwarciu Donbas Areny, przygotowanej pod Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, śpiewała Beyoncé. Otworzono także międzynarodowe lotnisko. Te same elity za te inwestycje brały dla siebie gigantyczne garze. Korupcja, niemal chroniczna choroba tocząca kraj, przybrała niebywałe rozmiary. Majątki prezydenta Wiktora Janukowycza i jego otoczenia pęczniały jak balony. Symbolem tego stała się prezydencka rezydencja w podkijowskim Meżychiri, gdzie na 140 km kwadratowych bogactwo, przepych i kicz dawały ujście chorej fantazji. Znajdowały się tam prywatne zoo, własne uprawy warzyw i owoców, hodowle zwierząt, zamknięty obieg wody. Statek-restauracja, przepastne domy i działa przeciwlotnicze, strzelające do dronów, wypuszczonych przez natrętnych dziennikarzy. Ukraińcy ledwie wiązali koniec z końcem, gdy Janukowycz budował pałac swoich marzeń. Czara goryczy przelała się pod koniec 2013 roku, to właśnie wtedy na kijowskie ulice wyszli pierwsi demonstranci. Na punkt zborny wybrali centralny plac stolicy Majdan Niepodległości, gdzie w ostatnich latach Związku Radzieckiego odbyła się rewolucja na granicie, a w pierwszej dekadzie XXI wieku Pomarańczowa rewolucja. W 1990 roku, podczas rewolucji na granicie, Majdan Niepodległości nosił jeszcze nazwę Placu Rewolucji Październikowej. Niewiele wcześniej prezydent nagle zmienił zdanie i zdecydował, że nie podpisze jednak umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Na plac niepodległości ściągali ludzie, a po tym jak władza zaczęła stosować przemoc wobec demonstrantów, popularność protestów eksplodowała. Setki tysięcy osób maszerowały ulicami Kijowa, domagały się odejścia prezydenta i jego otoczenia. To nawet nie sama bieda, ale utrata godności i nadziei na lepszą przyszłość, której symbolem była Unia Europejska, wyciągnęła ludzi z domów. Pałki policyjne, narastająca przemoc, a wreszcie także broń ostra, spowodowały, że Majdan stał się również dosłownie kwestią życia i śmierci. Jego porażka. Oznaczałaby ugrzęźnięcie w skorumpowanej, poradzieckiej codzienności, a Ukraina na dobre zostałaby rosyjskim satelitą. Kataryna patrzyła na Majdan z podejrzliwością. Myślała, że to wyłącznie opłaceni ludzie i mieszanie się Zachodu, jak głosiła rosyjska propaganda. Czemu nie siedzą w domach? pytała sama siebie. W dużym stopniu powtarzała to, co słyszała w domu. Urodziła się w Rosji, w mieszanej rodzinie. Gdy miała kilka lat, jej matka Ukrainka uciekła wraz z Kateryną przed mężem tyranem do Doniecka. To nie znaczy jednak, że zmieniła poglądy. Wierzyła w Rosję, bratnie narody i to, że Ukrainie najlepiej jest w objęciach większego sąsiada. W otoczeniu Kateryny, w zrusyfikowanym Doniecku też nie było działaczy proukraińskich. Wszyscy mówili po rosyjsku, patrzyli w stronę Rosji albo politykę mieli gdzieś. Pewnie tak by pozostało, gdyby Rosja nie wmieszała się na dobre. Ostatnie dni Majdanu były chaotyczne, krwawe i do dzisiaj pozostają nie do końca wyjaśnione. Trzeciego dnia zapiekłych starć milicja wycofała się w stronę dzielnicy rządowej, a demonstranci przeszli do ataku. Wówczas funkcjonariusze otworzyli ogień. Tylko tego dnia zginęło ponad pięćdziesiąt osób. Wściekłość ulicy przeszła wszelkie granice. Buntownicy chcieli nie tylko rozprawić się z władzą, mieli dosyć również krygujących się i próbujących ułożyć się z nią polityków opozycji. Szykowali się do kolejnego ataku, ale tego miało już nie być. Dzielnica rządowa nagle opustoszała. Zniknęły zastępy milicji i blokady. Pałac prezydencki, a także inne budynki rządowe stały otworem. Wkrótce okazało się, że Janukowycz i jego świta uciekli do Rosji. Nim demonstranci na dobre zaczęli świętować zwycięstwo, na południu kraju Moskwa rozpoczęła operację, w której rezultacie anektowała Krym. Na półwysep wysłała żołnierzy udających miejscowych ochotników, broniących ludność przed, jak określała protestujących na Majdanie rosyjska propaganda, banderowcami i faszystami. Kreml wyrażał obawy, że rosyjscy obywatele i ludność rosyjskojęzyczna, czyli ogromna większość na Krymie, są represjonowani, a także straszył, że spotkają ich niebywałe katusze. W miastach we wschodniej części kraju takich jak Charków, Ługańsk czy Donieck także zaczęto przebąkiwać, że Rosja powinna ich wyzwolić. Na ulicach tych miast doszło do początkowo rachitycznych protestów, które z czasem stawały się coraz bardziej agresywne wobec równie niewielkich grup proukraińskich demonstrantów. To właśnie wtedy Katerynie zapaliła się lampka w głowie. Zrozumiała, że to wszystko kłamstwa. Była Rosjanką, rosyjskojęzyczną osobą w mieście, gdzie wpływy Rosji wydawały się mocniejsze od władzy Kijowa. Nic jej nie zagrażało, ani w Doniecku, ani innych miastach Ukrainy, do których jeździła. Gdy rosyjscy żołnierze szykowali się do okupacji Krymu, Kateryna na znak protestu przeszła na ukraiński, którym posługuje się do dzisiaj. Do Doniecka zjeżdżały autobusy wypchane ludźmi. Kim byli pasażerowie? Nie trudno było się domyślić, bo pytali, gdzie można wymienić ruble. To właśnie oni zasilali szeregi prorosyjskich protestów, na które przychodziło też trochę miejscowych. Na przykład kolega ze studiów Kateryny czuwał pod pomnikiem Lenina, bo ciągle straszono, że banderowcy go obalą, a potem wyróżną tych, co mówią po rosyjsku. Dla niej, jak i dla wielu mieszkańców Doniecka, to wszystko wyglądało jak nieśmieszny żart. Wściekły tłum. Nie napotykając szczególnego oporu miejscowej milicji, kilkukrotnie zajmował budynek administracji obwodowej. Krzyczeli Rosja i wywieszali trójkolorowe flagi. Po jakimś czasie funkcjonariusze przegonili ich stamtąd i zdjęli symbole sąsiedniego państwa z budynku. Na zwolenników zbliżenia z Rosją większość Doniecka patrzyła czasem z uśmiechem politowania, a zazwyczaj z obojętnością. Wyglądało to tak, jakby jacyś ludzie bawili się we własne państwo W którymś momencie Katerynie chłopak dał do wyboru Albo on, albo rewolucja Wybrała to drugie Wychodziła na ulicę, by stanąć po stronie Ukrainy Najazd na Krym uzmysłowił jej, że także Donieck jest zagrożony Więc chciała go bronić Miała poczucie, że ona i tysiące ludzi stojących na ulicach są w stanie tego dokonać tak też poznawała proukraińskie środowisko w Doniecku, z którym szybko się zżywała. Chodziła z Ukraińcami na koncerty, śpiewała z nimi budujące nastrój piosenki jak wojownicy światła białoruskiego zespołu lapis trubieckoj. Wszyscy byli pewni, że Rosjanie do Doniecka nie przyjdą. A jednak poczucie niepewności narastało. Każdego ranka Kateryna czytała informacje i sprawdzała, czy budzi się w separatystycznej republice, czy w Ukrainie. Wszystko zależało od tego, kto zdawał się kontrolować miasto, czyja flaga wisiała, kto czuł się pewniej na ulicach. Choć separatyści przeprowadzili referendum i ogłosili republikę, której nie uznała nawet Rosja, Kateryna i większość jej otoczenia je zignorowali. Nie mieli po co brać w nim udziału. Bo jak na Krymie, tak i w Doniecku, nie miało ono nic wspólnego z demokratycznym głosowaniem. Kateryna nie zauważyła, kiedy stronnicy nowego porządku przestali nosić pałki, a zaczęli broń palną, ani kiedy wychodzenie wieczorami zostało zabronione, a jednym z dźwięków miasta stały się serie z karabinów. Jak wtedy, gdy z przyjaciółkami poszła na rzekę Kalmius, ktoś grał na gitarze, reszta śpiewała. Potem leżeli i patrzyli w gwiazdy na przejrzystym niebie, a gdzieś w oddali bojownicy opróżniali magazynki jeden za drugim. Do rozmów przyjaciół wreszcie wkradły się wątki dotyczące przeprowadzki, ale myśleliby zrobić to potem, kiedyś, gdy stanie się coś poważnego, jeszcze nie teraz. Moment nadszedł dzień po wyborach prezydenckich, które w Doniecku się nie odbyły. Już wtedy po mieście chodzili bojownicy z bronią, zastraszając członków komisji wyborczych. Kijów nie zapewnił w tym czasie bezpieczeństwa. Wówczas rozgorzały walki o lotnisko, to samo które otwarto przy okazji Euro 2012. Bojownicy i Rosjanie wdarli się na jego teren. W odpowiedzi spadły na nich bomby z samolotów i ostrzelały ich helikoptery. Po trwających ponad dobę ciężkich starciach terminal zajęły ukraińskie wojska powietrzno-desantowe. Odgłosy walk niosły się po mieście, dając przedsmak tego, czym Donieck będzie żył w najbliższych miesiącach, jakby zwiastując, że wojna, zaczynająca się tak niewinnie, odbierze życie ponad 13 tysiącom osób. Kateryna siedziała wtedy w kawiarni. Czekała aż w pobliskiej drukarni wydrukują jej zdjęcia, które szykowała na wystawę. Zadzwoniła do koleżanki. Tamta była przerażona tym, co się dzieje przy lotnisku. Chodź do mnie, posiedzimy razem w kawiarni, zaproponowała Kateryna. Ty co, jebnięta jesteś? usłyszała w odpowiedzi. Wojna się zaczęła. E, tam już nie panikuj. Od dawna zaczyna się każdego dnia. Tamta się rozłączyła. Wtedy Kateryna zdecydowała się wyjechać. Matka początkowo nie chciała o tym słyszeć, wreszcie zażartowała. Jeśli istnieje Bóg, to niech da znać. Choć w ich dzielnicy dotychczas panował spokój, to kolejnego ranka obudziła ich strzelanina pod oknami. Leżały na podłodze przez dwie godziny, czekając aż się skończy. To był sygnał, który przekonał matkę, by opuścić Donieck. Kateryna, jej o rok starszy brat i matka wyjechali wraz z hodowlą świnek morskich pociągiem do znajdującego się w sąsiednim obwodzie Dniepropietrowska. Jak większość osób opuszczających swój dom, wyruszyli z przekonaniem, że walki ucichną i niebawem wrócą do Doniecka. Kateryna długo w Dniepropietrowsku nie zabawiła, nie mogła słuchać matki. A ciągle jej wyrzucała, że to przez takich jak ona stracili dom, bo zachciało się im rewolucji. Katarzyna wyjechała do Kijowa, jak większość jej przyjaciół z Doniecka. Jedyne co pozostało z jej dawnego życia, to ludzie. Musiała więc podążać za nimi, nawet jeśli stolica nie należała do jej ulubionych miast. Bez przyjaciół nie poradziłaby sobie, znajdując się ciągle gdzieś między poczuciem lęku i depresją. Spędziła tam rok, który minął jej, jakby była ciągle we mgle. Chodziła zagubiona, trzymała się blisko znajomych, z Kijowianami praktycznie nie rozmawiała. Nie opowiadała nikomu o wojnie, nie wdawała się w detale, często nawet nie mówiła, że jest z Doniecka. Jeśli ktoś pytał ją o przeżycia, uśmiechała się i mówiła, że wyjazd poszedł sprawnie, rodzina jest bezpieczna i nie ma po co tam wracać. Nie opowiadała o swoim bólu, bo po co? Znajomi też milczeli. Milczała nie tylko wobec innych, ale też wobec siebie. Wspomnienia o Doniecku znikały z jej pamięci, jakby ktoś sformatował jej mózg. Nie pamiętała, jak wyglądały jej mieszkanie i podwórko. Wspomnienia jednak od czasu do czasu wracały. Zdarzało się jej budzić w nocy i myśleć, jakie miała płytki w łazience. Minęło siedem długich lat budowania życia od nowa, osiadania w drugim domu. Dopiero gdy pojawiła się stabilność, znalazła siłę, by zmierzyć się z przeszłością i tym, co straciła. Gdy Kateryny od Doniecka oddzieliły linia frontu, posterunki i uzbrojeni ludzie, pamięć zaczęła blaknąć. Nie może przecież odwiedzić szkoły, do której chodziła, miejsca, w którym pierwszy raz się całowała. Przejść się trasą tak dobrze znaną, że nawet nie wiedziała, kiedy nogi ją przez nią niosły. W ciągu ośmiu lat tylko dwa razy znalazła w sobie siłę, by włączyć Google Street View i przypomnieć sobie, jak wyglądały jej dom, droga do szkoły i wybrzeże rzeki, gdzie tak często spędzała wolny czas. Miasto wciąż istnieje, ale dla Kateryny stało się martwe, jak teatralna dekoracja. Gdyby się uparła. Mogłaby pojechać do jednej z kontrolowanych przez Ukrainę wsi i ze wzgórza albo wysokiego budynku popatrzeć na Donieck. Jednak iść po jego ulicach już nie mogła. Wszystko zostało we wspomnieniach. Mieszkanie w Kijowie ją męczyło. milionowa stolica, osadzona wzdłuż szerokiego dniepru, była dla niej zbyt duża. Do tego miasto położone jest na wzgórzach, więc czasami można odnieść wrażenie, że ciągle wchodzi się w nim pod górę, co było zupełnie innym doświadczeniem niż to, które wniosła z niemal płaskiego doniecka. Choć mijały miesiące, kijów nie stawał się jej ani trochę bliższy. Jedynym plusem było to, że zaczęła zajmować się dziennikarstwem, pisać teksty i rozwijać umiejętności w fotografii. Przyjaciel z Doniecka zaproponował, by pojechali na koncert do Charkowa. Akurat wywodząca się z tego miasta Piatnica, jeden z jej ulubionych zespołów, łączący reggae, rap i funk, wznawiała działalność po latach przerwy. Choć Kateryna wielokrotnie bywała w Charkowie, dopiero teraz coś się w niej obudziło. Zrozumiała, że tutaj chce żyć. Jeszcze gdy mieszkała w Doniecku, podczas każdej wizyty w Charkowie czuła się oczarowana. Jej znajomi żartowali, że miewa dwa stany: albo jest w Charkowie, albo marzy, by w nim być. To miasto o idealnych rozmiarach duże, ale nie moloch. Za każdym razem miała tu poczucie spokoju i komfortu. Charkowska muzyka, jak właśnie ta grana przez piatnica czy orkiestrę Cze, była jej najbliższa. Choć miasto znajdowało się pod dużym wpływem Rosji i niewiele brakowało, by w 2014 roku podzieliło losy Doniecka i Ługańska, od dziesięcioleci stanowiło jednocześnie ważny ośrodek ukraińskiej kultury. Charkowska muzyka, teatr, literatura, sztuki wizualne wyróżniają się w Ukrainie także dzisiaj. Było miasto, w którym czuła się źle, i to, w którym czuła się świetnie. Wybór wydawał się prosty. Wkrótce ponownie spakowała cały swój dobytek i ruszyła do Charkowa. Odkąd musiała porzucić Donieck, zaczynanie od nowa stało się dużo łatwiejsze. Była przekonana, że skoro w mieście kultura tętni tak mocno, to jest tu także wiele mediów o niej piszących. Miała plan, by znaleźć pracę w najfajniejszym. Któregoś dnia spotkała się w barze z dziennikarzem, specjalizującym się w reportażu literackim, który zakochał się w Charkowie, do którego przeprowadził się z zachodniej Ukrainy. Zapytała, w którym medium piszącym o kulturze najlepiej starać się o pracę. Odpowiedział jej, że takie w Charkowie nie istnieje. Podpici wpadli na pomysł, by założyć własne. Portal działa do dzisiaj. Chodzi o portal Luk. Prawdopodobnie najlepszym dowodem na to, jak bardzo zależało Katerynie na Charkowie, było to, że niedługo po przeprowadzce postanowiła nie tylko w nim żyć, lecz także go zmieniać. Chciałaby cały kraj, a może przede wszystkim sami mieszkańcy Charkowa, zrozumieli, że to unikatowe miejsce. Opowiadała o jego kulturze, środowiskach artystycznych, architekturze i nieudanych działaniach władzy. Dyskutowała o tym, jak miasto organizować, jak mają wyglądać przestrzenie dla pieszych, parki i jak poradzić sobie z nieokiełznanym potokiem samochodów. Wspierała środowisko LGBT, które spotykało się z przemocą ze strony skrajnej prawicy, a także pomagała organizować pierwszy Marsz Równości. Wierzyła, że miasto będzie otwarte na różnorodność, bo w Charkowie chciała zostać na zawsze. Po doświadczeniach sprzed lat wiedziała, że nie można mówić wojny nie będzie. Tak powtarzano w Doniecku i tak obecnie twierdziło wielu Ukraińców, czasem zapominając, że trwa już ona od ośmiu lat. Gdy Kateryna była w szkole, na lekcje przyprowadzano czasami weteranów różnych konfliktów zbrojnych, w które zaangażowany był Związek Radziecki. Zapamiętała ich jako siwe babcie i dziadków, Którzy opowiadali o czymś tak nierzeczywistym i przestarzałym, jak wojna. Narastało zagrożenie kolejną ukraińsko-rosyjską wojną i znajomi z Charkowa zwracali się do Kateryny: Katja, powiedz, jak rozpoczyna się wojna? Doświadczenie podpowiadało jej, że przyjdzie ona niepostrzeżenie, wkradając się do ich życia, a gdy ją dostrzegą, będzie już za późno. Nie wszystkich ostrzelają, ale będą tacy, którym to jednak się przydarzy. Jak przed ośmiu laty jej koledze, który grał na komputerze, gdy pocisk uderzył prosto w ścianę jego mieszkania. Widziała rozbite twarze i pobite ciała znajomych po tym, jak trafili do niewoli. Przytulała tych, których bliscy z niej nie wyszli. Kateryna żyła w przeświadczeniu, że dojdzie do nowej fazy konfliktu. Zbyt wiele o tym mówiono, by nic się nie wydarzyło. Nieustannie bombardowano ją kolejnymi informacjami o działaniach Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą. Ukraińskie media ogłaszały, czasami co kilkanaście minut, kolejne trwożne wiadomości. Do Ukrainy dotarła broń od Kanady. Wojna w Donbasie, prawie 100 ostrzałów w ciągu doby. Prezydent Stanów Zjednoczonych Putin zaatakował prawo Ukrainy do istnienia. MSZ rekomenduje Ukraińcom, by natychmiast wyjechali z Rosji. W przygranicznych rejonach Ukrainy zostają wprowadzone dodatkowe ograniczenia. Rada Najwyższa w pierwszym czytaniu przyjęła ustawę o liberalizacji dostępu do broni. Rada Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej proponuje wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w całym kraju. Ukraina może zmobilizować 36 tysięcy rezerwistów. Rosja przygnała do Ukrainy praktycznie całą flotę, jaka jest zdolna zaatakować z morza. Mer Witali Kłyczko powiedział, jak Kijów będzie żył podczas stanu nadzwyczajnego. Mariupol to Ukraina, nie trzeba nas wyzwalać. Mieszkańcy Mariupola wyszli na miting. Rosja rozpoczęła ewakuację dyplomatów z Ukrainy. Zełęski. Kroki naszej armii co do obrony będziemy znali tylko ja i zbrojne siły Ukrainy. W ciągu doby Ukraińcy zebrali 20 milionów hrywien, to więcej niż przez cały 2021 rok. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.